Dzień dobry, witamy serdecznie. Onet Rano. Wystarczy właśnie mniej więcej takiego hasztagu użyć. Nie, nie mniej, nie więcej, tylko takiego. I wtedy błyskawicznie możecie komentować to, co się dzieje, albo to, co słyszycie w przeglądzie prasy. Koniec tajemnicy bankowej. Polski podatnik nie ukryje majątku za granicą. Zagraniczny w Polsce też nie, bo urzędnicy ze 101 państw wymienią się informacjami o stanie kont obcych rezydentów. Inna informacja, która też w tym dzienniku się dzisiaj pojawia, to jest prośba rządu do Brukseli o zielone światło na inwestycje w drogi. W tym roku Polska ma przedstawić do zatwierdzenia Komisji Europejskiej 33 duże projekty warte w sumie 36 miliardów złotych, ale prawie połowę z nich stanowią inwestycje drogowe, między innymi południowa obwodnica Warszawy czy ringi miast Wałcza, Ostródy, Wałbrzycha. Nie brakuje także inicjatyw samorządowych, choćby kupna tramwajów niskopodłogowych przez Poznań czy związanych ze środowiskiem projektów ochrona przeciwpowodziowa Sandomierza. Połowę kwoty potrzebnej do realizacji tych pieniędzy, czyli w tym przypadku 18 miliardów złotych, ma wyłożyć Bruksela i stąd prośba o zielone światło. Tylko że jak prosić kogoś, kogo się nie szanuje i nie traktuje najlepiej, o to, żeby jednak kasę wyłożył. Dzisiaj trzymamy wszyscy kciuki za Justynę. Mamy nadzieję, że to będzie bieg po medal. Najważniejszy start Justyny Kowalczyk od 2 lat. Cel jest oczywisty. 9 w karierze podium Mistrzostw Świata. Gazeta Wyborcza dzisiaj pisze o uszczelnieniu abonamentu radiowo-telewizyjnego. Ministerstwo Kultury planuje, żeby docelowo abonament płacono od podatku PIT i składki KRUS. Sieci kablowe, platformy satelitarne będą musiały przekazać Poczcie Polskiej dane o klientach, o pani, panu, społeczeństwie. I jeżeli ktoś nie płaci abonamentu, to pan Jacek dostanie 22,70 na kolejne akcje propagandowe. Trzymamy kciuki. Uszczelnienie abonamentu RTV dzisiaj w Gazecie Wyborczej. Natomiast pojawia się i takie hasło dzisiaj, i takie badania. Trochę o tym mówiła Kinga Gajewska, posłanka Platformy Obywatelskiej u nas. Polacy coraz częściej słyszą w telewizji mowę nienawiści. W 2014 roku zetknęło się z nią 54% widzów, dorosłych widzów. W zeszłym roku prawie 80%. Zobaczcie, jak to wygląda. Czym jest mowa nienawiści? No, tym wszystkim, co sobie czytamy, choćby pod komentarzami dotyczącymi Onet Rano. Procent Polaków deklarujących kontakty z mową nienawiści względem mniejszości. Uwaga, internet i telewizja. 2014 rok, jeśli chodzi o Żydów, to było 28%. Później 36% w 2016 roku. I zobaczcie, jak to się dzisiaj wszystko zmienia. Ten czerwony wykres dotyczy starszych, a ten pomarańczowy młodzież. Jeśli chodzi o muzułmanów, ten wzrost jest tutaj gigantyczny. Z 55% do prawie 80%. Kogo Polacy najczęściej obrażają? Odsetek badanych, którym choć raz zdarzyło się użyć mowy nienawiści wobec każdej z tych wymienionych grup. Raz jeszcze powtórzę, czerwony to dorośli, a pomarańczowy młodzież. Żydów obraża 24% młodych Polaków, muzułmanów 40%, Romów prawie tyle samo. Codzienna mowa nienawiści dzisiaj w Gazecie Wyborczej. I jeszcze tylko fakt, który zapowiada, że rząd będzie zmieniał 500+. Tak wygląda, upadła telewizja na ziemi. Rząd zmienia 500+ w ten sposób, żeby ludzie, którzy do tej pory tak kombinowali przy określaniu swoich wynagrodzeń, żeby wziąć 500+, teraz tego już nie mogli zrobić po prostu. No i Justyno, trzymamy kciuki, to oczywiste. Jeszcze jedna rzecz, którą dzisiaj publikujemy na stronie głównej Onetu, to jest historia naszego reportera opisująca, w jaki sposób Zbigniew Ziobro, on się wprawdzie zarzeka, że w ogóle nie wykorzystuje swoich dwóch stanowisk, czyli ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, do tego, żeby wyjaśnić sprawę śmierci swojego męża, ale sugeruje, opisujemy, jak to wygląda i między wierszami można wyczytać, że ta funkcja może mieć w tym przypadku ogromne znaczenie. Oskarżyć Pana Boga. To hasło oskarżyć Pana Boga jest używane, w tym tekście możecie zobaczyć, ono jest używane często, tak, ojca, zdecydowanie ojca. Ono jest używane przez lekarzy, którzy mówią, że czasami na ławie oskarżonych zostaje już posadzić tylko i wyłącznie Pana Boga. Na stronie głównej Onet o tej sprawie możecie przeczytać teraz więcej. Iwona Kutyna wraca. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj umawiałeś z kimś na swój kolor, czy nie? Nie. Z kimś, kogo znam, bo chętnie bym z nim chodzi porozmawiał. Chodzi o wspólnego, ale raczej wspólną znajomą. Wiosnę czuć w powietrzu, bo tak, wiele osób przed chwilą, które weszły, zresztą tutaj jakby ktoś się odwrócił, pokazał, widać, że nie tylko my w różu, albo w odcieniach podobnych do różu. Co na świecie powiedz? Co na świecie? Najpierw co w Europie. Pani premier Beata Szydło oczywiście sonduje, o czym Financial Times wczoraj raczył donieść, czy Jacek Sariusz-Wolski byłby dobrym kandydatem za Donalda Tuska na funkcji szefa Rady Europejskiej. Wieczorem natomiast szefowa gabinetu pani premier, czyli Beata Kempa, powiedziała, że to jest absolutnie nieprawda. Trwają dyskusje, trwają dyskusje, ale to tylko taka jest droga do wybierania albo popierania takiej kandydatury. Każdy ma prawo rozmawiać z innymi państwami w tej sprawie.
ale żeby jakieś poważniejsze kroki miały być podjęte w tym kierunku, to absolutnie nie. Przynajmniej taki jest oficjalny komentarz, a jak to naprawdę wygląda, no to Financial Times więcej o tym. Ale słyszałaś, co w Platformie mówią. Nie wiem, czy akurat słowo stanowisko Kingi Gajewskiej jest jakoś wymierne, ale wierzę, że tak, że Sariusz Wolski może być nowym Waszczykowskim. No proszę, to ja nie słyszałem. Zweryfikujemy. Waszczykowski ma być ambasadorem Santos Ubito, ambasadorem San Escobar w Polsce podobno w przyszłości. A poza? Poza. To prezydent Stanów Zjednoczonych wygłasza dziś jedno chyba z najważniejszych swoich wystąpień. Można rzecz nawet nazwać orędziem przed połączonymi izbami kongresu, czyli o swoich planach na najbliższe 4 lata. Ono będzie dłuższe niż 140 znaków? Podobno tak. I podobno ma być bardziej pozytywne niż to, które wygłaszał podczas zaprzysiężenia, bo tam generalnie negował stan, jaki zastał, a tutaj ma być bardziej pozytywnie o tym, co ma się na dobre oczywiście zmienić w Stanach Zjednoczonych. Odbudowa między innymi infrastruktury, uszczelnianie granic, nowe miejsca pracy, naprawianie ubezpieczenia zdrowotnego, o tym zresztą a propos Obamacare bardzo wiele się mówi, także w amerykańskich mediach. Zobaczymy, co dzisiaj prezydent powie, więc pewnie jutro do tego tematu także wrócimy. No i co ciekawe, w zeszłym roku to samo było. Ulicami Düsseldorfu przeszedł taki ostatkowa parada, bo to karnawał się kończy, dzisiaj ostatki, także u nas absolutnie. No i w zeszłym roku o tym dużo było mowy, ponieważ tam pojawiały się postacie polityków. O właśnie, to widać pięknie. W zeszłym roku też było nawiązanie do Polski, w tym również musiało się pojawić. Oczywiście karykatura Donalda Trumpa pojawiała się chyba najczęściej, bo to postać, która wywołuje największe emocje i kontrowersje. Było nawiązanie także do brytyjskiej premier Theresy May. A w kontekście Polski, no niestety, nie zabrzmi to ładnie, była umieszczona figura psa, który połyka grubą kiełbasę z napisem Demokracja, no a wydala odchody z napisem Dyktatura i podpisane Polski rząd. Ale dlaczego psa? To już kot byłby bardziej adekwatny swoją drogą. Może w przyszłym roku na to wpadną. No i oczywiście ciekawostka, patrzymy wysoko w chmurę, a w zasadzie w kosmos dokładnie. SpaceX, to właśnie. Firma kosmiczna, no właśnie. Mamy być na Księżycu już mamy być wokół Księżyca, tak? Pod koniec przyszłego roku pierwsza dwójka turystów, kosmicznych turystów wybierze się właśnie tam. W tym roku mają trwać intensywne treningi i przygotowania. Cała podróż ma trwać około tygodnia. Wystartują, oblecą sobie Księżyc i wrócą na Ziemię. No i trzymamy kciuki. Nie wiadomo, o kogo chodzi na razie. Podobno nikt, jak pan twórca SpaceX dokładnie powiedział, nie wiadomo, nie chciał podać na razie nazwiska, ale to nikt z Hollywood podobno. No i nie wiadomo, ile na razie za to zapłacą. Grosz. Nas nie stać. Bardzo dziękuję. Ale robimy wszystko każdego ranka, żeby w którymś momencie można było tak uczyć. Niech polecą, wrócą, wszystko będzie okej, to wtedy pomyślimy, żeby się wybrać taką podróż również. Do zobaczenia. Dziękuję, wszystkiego dobrego. Się. Polecamy się. Iwona Kutyna, Onet 24 przez cały dzień. W każdym miejscu sieci dostępne najnowsze informacje ze świata. Już za chwilę postawimy jeszcze polityczną kropkę nad i Oskarowym, ale wcześniej pogoda, a w niej dużo dobrych informacji. Szczególnie jak spojrzeć na Podkarpacie, bo tam temperatury dzisiaj bardzo wysokie. To jest nawet 14 stopni w Rzeszowie, w Krakowie tyle samo. Nie gorzej jakoś specjalnie w Katowicach czy we Wrocławiu, w Łodzi, w Warszawie też po 11-12 stopni. Trochę chłodniej na północy, 8 w Gdańsku, w Gdyni, w Sopocie, 9 w Olsztynie, 7 stopni w Suwałkach i 9 stopni w Białymstoku też. Dużo słońca w każdym mieście i na razie ono nie jest jakoś specjalnie zagrożone. Nasi goście i ich komentarze u nas już za chwilę, ale wcześniej zgodnie z obietnicą. Smog też, no ale bardzo proszę, jeśli możemy zerknąć sobie na taką mapę smogową, to zawsze. Warszawa, Białystok, Kraków, Rzeszów i Zakopane. Nie wygląda to źle. Sytuacja odnośnie alertu smogowego jest umiarkowana. A w Łodzi, we Wrocławiu, w Katowicach, w Zielonej Górze, w Poznaniu, w Bydgoszczy, w Olsztynie, w Suwałkach, w Gdańsku, w Szczecinie, w Gorzowie i w okolicach tych miast jest to bardzo dobra sytuacja. Rzadko tak się zdarza, więc warto było na to zerknąć. Wracamy. Jeszcze raz, ale obiecuję, że dziś rano po raz ostatni, a zajmie nam to jedyne 100 sekund na wczorajszą galę Oscarów. Mówimy o tym, że to było miejsce niezwykłe z uwagi na bajzel na końcu z ogłaszaniem tego najważniejszego werdyktu, ale jeszcze z uwagi na wątki polityczne. A popular thing to say, but I want to say thank you to President Trump. I mean, remember last year when it seemed like the Oscars were racist? Some of you will get to come up here on this stage tonight and give a speech that the President of the United States will tweet about in all caps during his 5 a.m. bowel movement tomorrow.
Meryl, stand up if you would. Everybody, please join me in giving Meryl Streep a totally undeserved round of applause, will you? I'm sorry I'm not with you tonight. My absence is out of respect for the people of my country and those of other six nations whom have been disrespected by the inhumane law that bans entry of immigrants to the U.S. Dividing the world into the us and our enemies categories creates fear, a deceitful justification for aggression and war. We have saved more than 82,000 civilian lives. I invite anyone here who hears me to work on the side of life to stop the bloodshed in Syria and around the world. As a Mexican, as a Latin American, as a migrant worker, as a human being, I'm against any form of wall that wants to separate us. Jesteśmy, nasi goście już w studiu. Anna Gielewska wprost, profesor Ewa Marciniak, dzień Uniwersytet dobra. Warszawski. Dzień dobry pani profesor. Mikołaj Wójcik, Fakt i Marek Dejchman, Dziennik Gazeta Prawna. Ktokolwiek z was rozumie kombinację z Sariusz Wolskim, a nie Tuskiem, czy tak, nie? Tak, to ja. No. Typowa zagrywka Jarosława Kaczyńskiego. Po pierwsze, ściągamy człowieka z tamtej strony, więc im jest dużo ciężej krytykować. No, on już właściwie nie wiadomo, po której stronie stoi. A ja siedzę i zacieram ręce, jak na przykład Rafał Trzaskowski, który, o czym mówiła posłanka Gajewska, który jest cieniem ministra spraw zagranicznych. I jak zrobimy sojusza ministra spraw zagranicznych, to już ciekawy jestem, jak Trzaskowski będzie stał na konferencji i swojego mentora, bo Jacek Sariusz Wolski jest mentorem przy tych wszystkich młodych, a Trzaskowskiego ale szczególnie. Jacek Sariusz Wolski może być celowo ministra spraw zagranicznych, że to jest wstęp. Nie docelowo będzie minister spraw zagranicznych, a później będzie komisarzem, bo zawsze chciał być. A komisarza Platformą tego nie dała, tak? Platformą nie dała, bo z Tuskiem się za bardzo nie lubili. W związku z czym następnego komisarza wyznacza rząd PiS-u, bo następny komisarz będzie wyznaczany na wiosnę 2019 roku i wtedy będzie rządził PiS. W związku z czym wtedy my wyznaczymy Jacka Sariusza Wolskiego, ale no nie za darmo. Teraz, bo może nam utopić Tuska. No bo to jest trochę kłopotliwa sytuacja wewnątrz Rady Europejskiej, no bo już ciężko będzie wmawiać, że Tusk jest kandydatem Polski, chociaż Polska go nie zgłosiła, bo zgłosiła go 2,5 roku temu, skoro mamy nowego kandydata. No jednak jest to, wbrew temu wszystkiemu, co słyszymy, jeżeli jest to kłopotliwa sytuacja. Okej, tylko co z pozostałymi krajami? To, że sobie Jarosław Kaczyński wymyślił Sariusz Wolskiego, to Sariusz Wolski nie ułożył sobie tych puzli, tak jak ułożył już Tusk. Chyba do tej pory jeszcze się nie zdarzyło, żeby jakiś kraj zgłaszał na ważne stanowisko unijne kandydata spoza swojego kraju. To jednak mimo wszystko poza układankami w Parlamencie Europejskim, ale to jest to innego, bo tam zgłaszają frakcje. Tutaj zgłaszają państwa. No, jest to jednak sytuacja bardzo machiaweliczna. Uważam, że nie ma szans, żeby Sariusz Wolski został szefem Rady Europejskiej, żeby było jasne, bo jeszcze też się nie zdarzyła sytuacja, żeby ktoś, kto nie był szefem państwa albo rządu, został szefem Rady Europejskiej. Szczególnie ktoś tak krytyczny jak Sariusz Wolski wobec Komisji Europejskiej, wobec polityki energetycznej. Też nie ma generalnie tam najprzygotowania. Jest oceniany jako ciężki we współpracy zawsze. Aczkolwiek dla PiS-u jest to na pewno świetna zagrywka. Przypomnijmy sobie, że do tej pory zawsze, jak dochodziło do wielkiego transferu Platforma PiS, a od 10 lat dochodziło do niego już kilka razy, to zawsze ten, który przechodził, był bardzo doceniany. Pierwszy był Zbigniew Religa, który, przypomnijmy, był w komitecie Donalda Tuska w wyborach, a za chwilę został ministrem zdrowia w rządzie PiS-u. Druga była Zyta Gilowska. Siostra Donalda Tuska, która też była do tego stopnia doceniana, że gdyby nie jej choroba, być może to ona byłaby dzisiaj premierem rządu. Niestety najpierw poważnie zachorowała, a później zmarła. Ale w drugą stronę też to działało. Radosław Sikorski i Joanna Kluzik-Rostkowska. To są cztery nazwiska, które przeszły dokładnie tą samą drogę. Paweł Zalewski też. Może to... Ale pani rozumie tą układankę, pani profesor? Ja myślę, że są dwie okoliczności. Pierwsza to jest taka, że chodzi o to, żeby Prawo i Sprawiedliwość, rząd Prawa i Sprawiedliwości zakomunikowało, że nie jest przeciwko Polakowi,
w ważnych strukturach europejskich, natomiast jest przeciwko Donaldowi Tuskowi, czyli to jest po pierwsze. Po drugie, oczywiście zgadzam się, że nie ma szansy, bo zwyczajem jest, że szefuje Radzie Europejskiej albo prezydent były, albo były premier. Po drugie, to jest ta sama rodzina partii politycznych, Chadecja, więc Europejska Partia Ludowa, więc no też tutaj są, jest to dziwna zagrywka. Natomiast myślę, że ważne jest to, że też jest taki komunikat, że Prawo i Sprawiedliwość poszukuje znaczących polityków po różnych stronach sporu politycznego, czy po różnych stronach sceny politycznej, którym oferuje jakieś czy zadania, czy kieruje wobec nich jakieś oferty. I myślę, że też tu o to chodzi, że w sytuacji, gdy jest taka opinia, czy jest etykieta, że jest to środowisko zamknięte, hermetyczne lub mówiąc elegancko, ma nietrafione decyzje personalne i takich nietrafionych decyzji personalnych jest wiele, no to tutaj mamy wieloletniego eurodeputowanego, byłego wiceszefa Parlamentu Europejskiego, tak? Niezależnie od tych cech charakterologicznych, o których się mówi, więc jest to sytuacja, gdy wewnętrzna polityka rzutuje na te sprawy zagraniczne, ale bardziej chodzi moim zdaniem o sytuację wewnątrz i być może, tak jak tu pan redaktor mówi, kiedyś Sariusz Wolski otrzyma jakąś propozycję ministerialną na przykład. Jak usłyszałam o tej kandydaturze i tym pomyśle PiS-u, to od razu mi się przypomniała konstrukcja premiera technicznego, więc uważam, że Jacek Sariusz Wolski jest teraz takim kandydatem na technicznego przewodniczącego Rady Europejskiej. Mam nadzieję, że obędzie się bez tableta tym razem. Natomiast... To byłoby fajne, jakby ta tableta przyszła na posiedzenie radko. Nie no, akurat chyba puściliby chyba jednak na mównicę. Chociaż w każdym razie, tak zupełnie serio, to rzeczywiście jest to pomysł z tego gatunku. Tak jak mówił Mikołaj, taka typowa zagrywka Jarosława Kaczyńskiego. Zresztą widać, że zasiał ferment, bo jeszcze Platforma się nie ustawiła względem komunikacyjnie. Względem ale PiS tego się ustawił komunikacyjnie. Odbielana po wszystkich mówią, nie no, generalnie tak góruje Sariusz Wolski nad Tuskiem. Co jest dowodem na to, że dokładnie o to w tym wszystkim chodzi. Jarosław Kaczyński ma przede wszystkim taki emocjonalny problem z Donaldem Tuskiem. To widać w całej tej sekwencji wypowiedzi o możliwych zarzutach i tak dalej, więc natomiast nie sądzę, żeby był jakoś specjalnie zainteresowany taką prawdziwą rozgrywką dyplomatyczną rządu wokół tego stanowiska, więc jest to ruch do wewnątrz, tak go zdecydowanie należy odczytywać. Dziwi mnie w tym wszystkim to, że Jacek Sariusz Wolski na to poszedł, ale to znaczy, milczy. Na razie chyba ciągle milczy od wczoraj, ale sprawdzam na jego Twitterze, rzeczywiście wczoraj nie jest tak, że nie był aktywny, że go tam nie było, retweetował jakiś tekst z amerykańskiej prasy, wrzucił swoją interpelację, czy tam jakiś wniosek, pismo, także jest, widać, że to jest zagrywka obustronna. Dokładnie, czyli Sariusz Wolski w to poszedł. Skoro w to poszedł, to znaczy, że coś ma dogadane. Prawdopodobnie jest to resort MSZ-u, z którym PiS ma problem i ma problem z Waszczykowskim. I to jest w ogóle, słuchajcie, a propos MSZ-u, to jest bardzo ciekawe, dlatego że tutaj można upiec dwie pieczenie na jednym ogniu. Jeżeli by Sariusz Wolski szedł do MSZ-u, bo po pierwsze, jeżeli nie pójdzie, to dla ministra Waszczykowskiego, który ma słabe notowania, to jest no, jakiś taki mały bicz. Ale przede wszystkim jest jeszcze minister Szczerski i kancelaria prezydenta. Ponieważ to Szczerski był wymieniany jako ten człowiek, który mógłby zastąpić, przez wielu jest oceniany jako lepszy kandydat na szefa MSZ-u od Waszczykowskiego. Ale jeżeli udałoby się wprowadzić kogoś z zewnątrz, to znowu jest to cios podkopujący autorytet kancelarii prezydenta w obozie PiS-u. Więc wewnętrznie dla samego PiS-u to też jest dobra rozgrywka. Ale przede wszystkim, jednak wyciągający z Platformy no, postać bardzo dobrze ocenianą, jeśli chodzi o politykę zagraniczną, w zasadzie taką, którą trudno krytykować, bo gdyby znów PiS wyciągnął Annę Fotygę umowną, no to wiadomo, wszyscy by mieli używanie. Tak.
A tutaj nie ma tej szufladki. To jest kandydatura w stylu Stefana Mellera trochę. I taka, no, byłby to rzeczywiście ciekawy ruch. I ja myślę, że tylko pod tym warunkiem Sariusz w to wszedł. Bo inaczej byłoby to zupełnie nieczytelne. Teraz jest ta historia o Falu, Gazpromu, PGNiG. To jest w tym momencie kluczowa rozgrywka. To jest najważniejsze. Jacek Sariusz Wolski, wbrew temu, co się może niektórym wydawać, wcale nie będzie musiał zmieniać swoich poglądów, żeby zostać szefem MSZ-u w tej policji, bo jego poglądy na przykład na kwestie agresywnej postawy Rosji w Unii Europejskiej nawet parę lat temu były bardziej do przodu niż poglądy PiS-u. Tak. To jedno, a drugie, strony, wiesz, bo my mówimy cały czas o takiej typowej zagrywce Jarosława Kaczyńskiego, ale przypomnijcie sobie, dokładnie tak samo rządził Donald Tusk. Włodzimierz Cimoszewicz, szefem Rady Europy. Wszyscy się pukali się w głowę. Przecież to kompletnie człowiek z innej bajki, ale to też było zagranie do wewnątrz, po to, żeby przyciągnąć elektorat SLD i pokazać, zobaczcie, my Włodzimierza Cimoszewicza, Danutę Hibner, bierzemy do siebie i oni nie mają z tym żadnego problemu. Ale z drugiej strony, to wy też nie miejcie. Sam powiedziałeś, że marne szanse są na to, żeby stało się tak, jak sobie genialny strateg zaplanował. Wtedy też były marne szanse, żeby Cimoszewicz... Kampania była zaczęta za późno, wszyscy eksperci to mówili, ale generalnie wszyscy to postrzegali jako ruch do wewnątrz. Dokładnie tak samo trzeba dyskutować o Szymoniak? Tym. Nie. Idźmy tak dalej. Nie, bo Szymoniak po pasach chodzi, nie nadaje się. Tak czy inaczej Popisa zostało jest. Zasiane ziarno wątpliwości. Myślę, że my tutaj raczej mówimy o tym, że jest to kwestia polityki wewnętrznej, a nie zagranicznej. Natomiast na pewno niektóre państwa odbiorą to jako niezgodność w obrębie naszych polskich jakichś preferencji, to po pierwsze, a po drugie przyszła mi do głowy taka myśl, że być może to jest taka dookoła, ale jednak właśnie zagrywka wobec ministra Waszczykowskiego, któremu potem łatwiej będzie Witek, powiedzieć. Słuchaj, tak? No, takie były okoliczności. Mhm. Tutaj proponowaliśmy, ale nie wyszło dla dobra sprawy i tak dalej. Bo to jest łatwiejsze niż powiedzieć wprost, jesteś niekompetentną osobą. Więc... Odchodzę, żeby ustawić miejsca kandydatowi na szefa Rady Europejskiej. Rady Europejskiej. No. Jak to brzmi? Jednak, tak? Kandydatowi na szefa prezesa. Wiesz, bo to trochę tak. Ładne. Ojejku, zastanawiam się... poparcie Polski i zastanawiam się, nie wiem jak zareagujecie na ten temat, ale po porannej rozmowie z Michałem Pirugiem chciałbym z wami, jeśli pozwolicie, postawić kropkę nad i, bo ta wczorajsza okładka Newsweeka i to, co robił przez weekend w mediach prezydent Słupska, czy to jest więcej korzyści dla, czy więcej krzywdy dla środowiska LGBT w Polsce? Jak myślisz, Mikołaj? Ja szczerze mówiąc nie widzę specjalnego, znaczy czytałem ten wywiad lekko taki z dużym dystansem i zastanawiam się, czy ja wokół siebie obserwuję jakiś nagły wysyp postaw antygejowskich i tak dalej. I szczerze mówiąc, przyznam, że nie widzę czegoś takiego w ogóle. Tylko no to trudno jest dostrzec, wiesz. Znaczy, może jest trudno dostrzec, ale pamiętacie, jak pojawiały się takie, nastroje antyuchodźcze, no to mieliśmy jednak pewien wysyp, ileś tam było takich wydarzeń, a to gdzieś tam w Łomży kogoś pobili, a to zaatakowali pana profesora w tramwaju, bo rozmawiał po niemiecku. No mieliśmy takie przykłady. Nie słyszę o takich przykładach, dlatego że ktoś jest gejem, nie wiem, napad na klub gejowski, a przecież są takie i działają w Warszawie i wszyscy wiedzą, gdzie one są. Ale ktoś, kto jest, nie wiem, pochodzi z Bliskiego Wschodu, widać na pierwszy rzut oka, a w Polsce raczej faceci nie będą się całowali na ulicy, bo wiedzą, że za to okej, można dostać no ale jednak mimo wszystko wiesz, dobrze, że nie jest to tak trudne, jak było kiedyś. Nie ma takiego podziwienia. Nie, no na przykład w dużych miastach to nie jest takie trudne, ale mimo wszystko zresztą mi się też, wydaje... Sam Robert Biedny w tym wywiadzie mają taki moment, że najpierw mówią, że no nie chodzą za rękę po ulicy, bo jednak ani w Warszawie, ani w Słupsku, no bo to Polska. Po czym za chwilę opowiadają sytuację, że idą sobie za rękę przez Słupsk, przechodzą jakieś restauracje i ludzie wstają i biją im brawo. No to albo chodzą, albo nie chodzą, no bo to się nie da. Może Słupsk to nie Polska, no i dlatego. Nie, bo o Słupsku też mówili właśnie, dlatego ja generalnie tak uważam, że troszkę to jest taki szukanie trochę tematu takiego na siłę. Na siłę, tylko myślę sobie też o Biedroniu jako o człowieku, który dużo zrobił dobrego dla tego środowiska w Polsce, deklarując pewne rzeczy, pokazując się tak, a nie inaczej, a jednocześnie będąc politykiem, bo to tu ta polityka jednak mimo wszystko dużo waży. I rzucając takie oskarżenie pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, dobrze robi?
To jest inny temat trochę. To jest taki rodzaj personalnego ataku, no bo taki jest tego cel przecież, trochę w stylu Janusza Palikota, zresztą Biedroń się z tej formacji wywodzi, który atakował już wcześniej obu braci Kaczyńskich, też tego rodzaju seksualność prezesa też, tak. personalnymi sugestiami, też dotyczącymi na przykład stanu zdrowia Lecha Kaczyńskiego. No pewnie oczywiście wszyscy byśmy woleli, żeby polityka trochę inaczej wyglądała. Natomiast pytanie o motywację. Ja myślę, że Robert Biedroń pomału przygotowuje się do kampanii prezydenckiej. Chce być kandydatem lewicy i to tej lewicy obyczajowej, światopoglądowej, dla której właśnie te kwestie światopoglądowe są kluczowe, a nie lewicy socjalnej, tak zwanej, czyli jeśli chodzi o program gospodarczy. I tak to trzeba czytać. To znaczy, to jest początek ostrej kampanii prezydenckiej. Bo nie bardzo wiem, czemu innemu miałoby to służyć. Może raczej jednoczenia lewicy. Znaczy, jestem bardzo ciekaw tego, jak się ułożą relacje pomiędzy tymi środowiskami nowej lewicy, tymi środowiskami ruchów miejskich. Nowej lewicy, znaczy Razem, ruchy miejskie, SLD. Właśnie takie charakterystyczne postacie, które się wywodzą z dawnego Palikota. Po drodze są jeszcze wybory samorządowe, więc pytanie, jak oni się będą... Wydaje mi się, że 2-3 lata przed nami to jest czas, w którym się wyłoni nowa lewica. Ale jest, jaki jest sens mówienia czegoś takiego w kontekście wyborów? No, okay, proszę. Przepraszam, to prawie o tym. Otóż to nietrafiony temat, jeśli miałoby być tak, że na tym wątku homoseksualnym można ugrywać jakieś polityczne cele, dlatego że chcę Państwu przytoczyć z głowy, co prawda, czyli może troszeczkę niedokładnie badania, które pokazują, jakich cech oczekują Polacy od polityków. Mhm. I na przykład, jeśli uznają, że polityk jest kompetentny, a dowiedzą się, że na przykład funkcjonuje w związku homoseksualnym, to połowa Polaków wycofałaby swoje poparcie dla takiej osoby, a połowa nie wycofałaby. Mhm. Więc i tutaj nastąpiła dość duża liberalizacja pod tym względem. Oczywiście to się różnie rozkłada w elektoratach, w elektoracie PiS jest tam bardziej radykalne podejście do tych kwestii. Natomiast to samo dotyczy życia na tak zwaną kocią łapę. Tu też się Polacy zliberalizowali. Natomiast są absolutnie dyskredytują osoby, które miały jakąś współpracę ze związkami, ze służbami specjalnymi, czy też na przykład są zaangażowane, czy były zaangażowane w jakąś aferę kryminalną i tak dalej. Czyli co z tych badań wynika? Otóż z tych badań wynika, że ten element orientacji seksualnych ludzi dzisiaj różnicuje mniej więcej po połowie społeczeństwo polskie, ale nie jest czynnikiem, na którym można zbić kapitał polityczny. I myślę, że mimo to, że rzeczywiście może ta lewica światopoglądowa jednoczyć się wokół tych kwestii, to jednak jest to niewystarczający punkt odniesienia. Tylko pani profesor, bo dzisiaj chodzi o rozgrywkę wewnątrz lewicy. Chyba, że wewnątrz chodzi lewicy. O to, żeby... Ale lewica do innych, w relacji do innych partii politycznych, czy rodzin partii politycznych, to wydaje mi się, że to i to nie ma nie znaczenia tędy droga. Czas, w którym żyjemy, to znaczy czas taki bardziej ksenofobiczny, bardziej nietolerancyjny. Niż tolerancyjny? No. Jakby trochę na kontrze wtedy to zastanawiam się, czy te wyniki badań nie mogłyby się zmienić trochę na właśnie w odniesieniu do sytuacji, w której być teraz może jesteśmy. Ja je cytuję z roku 2014, więc minęły 3 lata niemal. Więc oczywiście być może trochę emocjonalnie tak, się pozmieniało. Trochę się pozmieniało. Natomiast oczywiście jest to pokazuje ten wywiad i w ogóle podniesienie tej kwestii, moim zdaniem pokazuje taką różnorodność w Polsce, ale z drugiej strony ja bym myślała, znaczy tę różnorodność, której powinniśmy się uczyć akceptować. A my tego nie umiemy. My uważamy, że wszyscy powinni być podobni. Najlepiej by było. Mi się wydaje, że my powinniśmy jednak słuchać takich głosów osób, które otwarcie deklarują swoją seksualność, dlatego że tylko wtedy, tylko takie osobiste doświadczenie
potrafi nam powiedzieć coś więcej na temat tego, jak wygląda życie osób z środowiska LGBT w Polsce. Dlatego ja bym jakby nie tyle lekceważył, znaczy słuchał uważnie tych sygnałów i uważam, że one po coś są i jakby to jest zupełnie coś innego, oceniać to z zewnątrz, a jednocześnie albo być właśnie osobą w takim związku. To jest pierwsza sprawa. Druga jest taka, że mi się wydaje, że w ogóle w Polsce następuje taki straszny rozjazd pomiędzy moralnością, to jakby wszystkie wyniki, szczególnie dotyczące zachowań młodych ludzi, zachowań seksualnych, funkcjonowania w związku, w stosunku do deklarowanych poglądów konserwatywnych, znaczy jesteśmy takim społeczeństwem trochę hipokrytów, znaczy jakby dużo deklarowanej, wiesz, konserwatywnej. Cały czas, tak, właśnie. Tak. Znaczy... Ja myślę, że tak jest, ale z drugiej strony jest też tak, że w polskim społeczeństwie jest takie jak miękka tolerancja, czyli jak generalnie ktoś się nie obnosi, że jest gejem, tam to w ogóle nie przeszkadza. Może z nami pracować w jednym miejscu, być w naszej paczce, jakby nie przeszkadza nam to zupełnie, ale jak zaczyna się obnosić, to jakby zaczyna funkcjonować taka postawa na zasadzie ja muszę pokazać tutaj na zewnątrz, że ja no jednak jestem. Tylko wiesz, jest cały zestaw sytuacji, w których pewien rodzaj sformalizowania związku jest potrzebny. Znaczy ja jestem, dlatego do mnie trafia argument o konieczności zalegalizowania związków Ale słyszałeś, zastępca prokuratora generalnego wysłał zalecenie, żeby pamiętali, broń Boże, sędziowie i inni, że w Polsce kobieta i mężczyzna. To jest absurd, dlatego że to nie chodzi o jakieś podważanie instytucji rodziny, to nie chodzi o kwestie wielkich haseł, to chodzi o bardzo praktyczne kwestie związane ze szpitalem, z pogrzebem, z kwestiami majątkowymi, znaczy funkcjonowanie związków partnerskich jest po prostu ułatwieniem życia i wyjściem naprzeciw oczekiwaniom zwykłych obywateli. Ale czasy takie, że to chyba się nie spodziewamy raczej tego, że rząd PiSu coś zmieni w tej materii. Ale wiesz, jedyną siłą, która mogłaby to zrobić, to jest PiS. Znaczy, ja osobiście, tak. Kaczyński, który by powiedział, siłą, która może reformować górnictwo i prowadzić tak. Dokładnie, bo wobec nich jakby ten opór byłby mniejszy, no bo trudno atakować, pewnie jest jakiś argument za tym, jeśli Jarosław Kaczyński wychodzi nie dlatego, że jest gejem, tylko dlatego, że ktoś go przekona do tego, że to jest dobre rozwiązanie. Ale wiecie, po co ten atak w takim razie na Jarosława Kaczyńskiego? Bo to wiesz, to jest niespójne. Pytanie, czy to mogło być przypadkiem, ale ja nie, ja nie uważam, że nie ma takich przypadków, że mu się wymsknęło, czy coś takiego. Było świadome, zaplanowane, skandalizujące, które wiele razy oburzało się, jak ktoś komuś robił tak zwany przymusowy coming out, tak? Tymczasem tutaj mamy sytuację, kiedy wychodzi jeden z liderów tego środowiska i odbieramy to trochę, że on uważa, że to jest coś złego i wstydliwego. Że skoro Jarosław Kaczyński być może jest gejem, tylko się nie przyznaje, no to się ma się czego wstydzić, tak? No. Bez sensu. Dla mnie to była kompletnie niesmaczna wypowiedź. Nie w ustach Roberta Biedronia. Kompletnie nie rozumiem, o co mu chodziło. Po raz kolejny mi się wydaje, że to są rzeczy, które są nakierunkowane wewnętrznie na środowisko. Znaczy nie chodzi o to, żeby zdobyć 35% poparcia, tylko zdobyć 20%. Tylko to środowisko, Marku, i tak nie ma 20. Lidera żadnego. Ale właśnie w tej chwili. Znaczy, może będzie miało. W systemie politycznym polskim, w którym liczy się wódz, czy to będzie Adrian Zandberg, tylko, czy to będzie Barbara Nowacka? Tylko, że nie ma jakby właśnie dzisiaj takiego realnego rywala na lewicy. Nie, ale nawet te nazwiska były wspomniane. Nie. Uważam, że jeśli chodzi o ruchy miejskie, śpiewak. Myślę, że mimo wszystko nie. To znaczy lewica potrzebuje postaci, która wokół siebie w wyborach prezydenckich jest w stanie zgromadzić na tyle duży duże poparcie elektora. Tak, w ogóle, żeby się odbudować jakkolwiek. I tak naprawdę poza Robertem Biedroniem, nie widzę polityka z tak rozpoznawalnym wizerunkiem i tak kojarzonego z lewicą. Myślę, że Nowacka do tej pory nie wykazała jeszcze takiej charyzmy jak Robert Biedroń. Już z pewnym politycznym sukcesem, bo Robert Biedroń, zostając prezydentem Słupska, odniósł realny sukces, jedyny na lewicy w ostatnich latach. No, tak naprawdę nikt na lewicy nie odnosił sukces. Poza Magdaleną Ogórek. Ale jeśli miał mówić, to jest to... Odzyskała 3 razy. Odzyskała TVP. Pełen szacunek naprawdę. Wczoraj bardzo materiał w Wiadomościach o sukcesie Magdaleny Ogórek. Swoje poparcie, to jest to za wcześnie, bo pamiętacie państwo, że występuje coś takiego jak efekt świeżości. Ludzie zagłosują w jakimś stopniu na tego polityka, który będzie stosunkowo świeży, jeśli
to jest taki cel Roberta Biedronia, jak tutaj państwo mówią, to jest to odrobinę za wcześnie. A ja się zastanawiam, czy nie będzie tak, że hasłem, które będzie dominujące i które będzie pozwalało lewicy na odzyskanie politycznego pola, będzie szeroko... Wolność, tak? Nie wolność, tylko szeroko rozumiana kwestia zdrowia, jakości życia, ekologii, tych wszystkich haseł. Znaczy jest ten sposób, że w wielu krajach naszego regionu to tam ekologia była takim momentem przełomowym, na przykład w przypadku komunizmu. Czechy, Słowacja, Węgry. Bardziej nawet niż hasło wolność. No ale to po kiego diabła tutaj... wrzucać taki wątek, nie? Tak naprawdę. Jeśli mielibyśmy się później skupić na ekologii, zdrowym jakoś życiu tak, i tak dalej, to wiesz. Nie wybrzmiało w ostatnich wywiadach Roberta Biedronia nic o ekologii, wiesz? Chociaż ma paliwo. Dajmy szansę. Może wewnętrznie mu to podoba. Ale może się podoba. To na Marek jest takim fajnym marzycielem. Marek Teichman, Dziennik Gazeta Prawna, Mikołaj Wójcik, Fakt, Anna Gilewska Wprost i profesor Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski. W imieniu całego zespołu dziękuję za dziś, a jutro na stronie głównej Onet i w ogóle w całej grupie Rewolucja. Do zobaczenia.